Hejka, to JJK, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars i jest dzisiaj ze mną... Zaraz, przecież to nie jest joystick, to jest Eevee. Eevee, gdzie jest joystick? Kazał mi tu przyjść i powiedział, że idzie na spanko. Co? No. I myślał, że ja nie zauważę? Nie wiem, ale ja w sumie to też bym poszła na spanko. Ty też byś poszła na spanko? No, bo mam ciężki dzień dzisiaj. Nie, ciu, Iwunia, no i co joystick powiedział? Że jest gorąco i że mu się dzisiaj nie chce nagrywać i że na pewno nie zauważysz, że to nie on. Co za przebiegły lis! Zasypiam! Naprawdę tak powiedział? No naprawdę tak powiedział i powiedział, że mi odda swojego pomidorka wtedy, jak pójdę. No to ładnie. A ty, Iwunia, nie chcesz wystąpić w dzisiejszym odcinku? Nie, no ja tak ogólnie to ja tak nie lubię przed kamerą za bardzo. Taka jestem nieśmiała. No rozumiem, no a ile widzowie by musieli zostawić łapek w górę, żebyś wystąpiła? No tak z 30 tysięcy. 30 tysięcy, no to wysoko postawiłaś poprzeczkę. No dobra, no to widzowie, 30 tysięcy łapek w górę i w kolejnym odcinku Eevee robi ze mną opening, także pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę. A ja teraz idę z Iwunią poszukać joysticka, bo coś on nam tu dzisiaj ześwirował. No i jest joystick, co myślałeś, że ja nie zauważę, że to nie jesteście tylko Eevee? Jezu! Wy nie jesteście do siebie aż tak podobni. No jak to nie? Jesteś dużo większy. Chyba oszalałaś. Ile ważysz? 2,5 kg. No na pewno! No a ile niby? Jak ty ważysz 5 kilo, a Eevee 2. Chyba żartujesz. Po drugie, ona jest dziewczynką, a ty jesteś chłopczykiem. Dyskryminujesz mnie teraz. Joysticzek, ale widzowie czekają na odcinki z tobą. Ty nie możesz tak sobie iść na spanko, jak jest czas na nagrywanko. Zawsze jest pora na spanko. JJ-ka, ty w końcu to musisz zrozumieć. Dobra, pozwalam ci ziewać na odcinku, ale więcej nie mieszaj Eevee w takie akcje, dobra? Dobra, dam jej spokój, no. Obiecujesz? Ja jej nic złego nie zrobiłem, jeszcze jej obiecałem pomidorka za to, że przyjdzie. Joystick. No co, JJ? Joystick. Weź się uspokój, przecież nic się nie stało. No dobra. W poprzednim odcinku obiecaliśmy wam, że jeżeli zostawicie 20 tysięcy łapek w górę, to w dzisiejszym odcinku otworzymy z joystickiem ofertę za 50 zł. No i jeżeli nic nie wypadnie z oferty, to otworzymy nagrody z karnetu zadymiarskiego, więc joysticzek, zgadnij, ile widzowie zostawili łapek. 5 tysięcy? Nie. 15 tysięcy? Też nie. Co? 40 tysięcy łapek w górę jest pod ostatnim odcinkiem z joystickiem. Czy ty to rozumiesz? To widzowie zostawiają łapki, a ty nawet mi nie chcesz podać. Daj łapkę, daj łapkę. Za darmo nie daję łap, za darmo nie daję. Widzicie, joystick się zepsuł. Joystick nie chce podawać łapek. Ale od tego oczywiście jesteście wy, żeby zostawiać łapeczkę. Joystick jest od tego, żeby otwierać swoją szczęśliwą łapką megaboksy. Także pamiętajcie, że 30 tysięcy łapek w górę i testujemy łapkę Eevee. Zobaczymy, czy łapka Eevee jest szczęśliwa. A teraz, moi drodzy, tutaj wyświetlają wam się zwycięzcy konkursu z poprzedniego odcinka. Pamiętajcie, że to był odcinek, w którym wygrywało 5 osób, więc tutaj mamy 5 zwycięzców. Serdeczne gratulacje, odezwijcie się do mnie na maila, którego macie w opisie filmu. No i oczywiście dzisiaj również organizujemy konkurs na co? Na megaboksa. Tak jest, na megaboksa. Jedyne co musicie zrobić to co joystick zrobić? Zostawić łapkę, zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu biorę udział. Dokładnie, zostawić łapeczkę, zasubskrybować kanał i w komentarzu napisać biorę udział w konkursie. A teraz, moi drodzy, my już nie przedłużamy, tylko lecimy z openingiem. Ok, moi drodzy, mamy 170 klejnotów. W tej ofercie mamy 4000 monet. I otwieramy pierwszego z 3 megaboksów. I co my tu mamy? 196 monet, 14 punktów mocy do Rico, 23 do El Primo, 24 do Bibi, 30 do Bula, 34 do Colta. No i niestety nic więcej. Otwieramy kolejnego joystick, zobacz, jest 6 przedmiotów. Co? Jest 6 przedmiotów, coś może wypaść. Jak myślisz, co to będzie? No kruk to będzie chyba. Widzowie się raczej tego spodziewali, że to powiesz. A co ty mi tutaj tak całujesz? Bo cię kocham. Jezus, dobra, lecimy. 10 punktów mocy do Shelly, 13 do Dyryla. 30 do El Primo, 40 do Penny, 68 do Rosie. Uwaga, joystick. No masz. Dawaj swoją szczęśliwą łapkę i trzymamy kciuki za to, żeby wyleciał kruk. Uwaga! Musi być kruk. Uwaga! Jest to, moi drodzy, gwiezdna moc do Barleya, już druga, ponieważ tylko Barleya mamy na mocy 9 i udało nam się odblokować już drugi star power do Barleya, więc masz pierwszy komplet na swoim koncie. Cieszysz się? Dodaję 140 punktów obrażeń na sekundę do ataku Barleya. Nice! JJ-ka, będziesz miała co testować teraz. Oprócz tego bonus podwajać żetonów i otwieramy ostatniego megaboksa. I uwaga, co my tu mamy? No niestety tylko 5 przedmiotów, 299 monet, 11 punktów mocy do Mortisa, 12 do Broka, 16 do Bula, 30 do Daryla, 62 do El Primo. No dobra, no to mam pomysł. Skoro ten poprzedni opening nie był taki zły, to teraz otworzymy wszystkie nagrody z karnetu zadymiarskiego do poziomu 39, a jeżeli widzowie będą grzeczni, no
to w kolejnym odcinku otworzymy sobie 2 megaboxy za poziom 40. No i zobaczymy, jakie są tam kolejne nagrody do odebrania. Tutaj mamy do otworzenia tak. Najpierw punkty mocy. Punkty mocy do kogo? Do legendarnego Leona. Tak, dokładnie. Do Leonidasa, więc punkty mocy otrzymuje jedyna legenda, którą ma joystick na swoim koncie. Lecimy dalej. Nowa odznaka do Gale'a. Co to jest za odznaka? Odznaka spanka? No, taka zwykła. Smutny Gale. Okej, okay, otwieramy pierwszą dużą skrzynkę joystick, twoja szczęśliwa łapka. Mam nadzieję, że przygotowane. I lecimy. 41 monet, 13 punktów mocy. Co? Coś jest! Weź, daj buzi lepiej. Joystick, coś jest! Co to może być? Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, no. Jak mogłem to zrobić? To jest niemożliwe, że to z tej skrzynki... To jest chore. Co jest chore? Joystick. Ty jesteś chora. Uratowałeś odcinek. Uwaga, otwieramy... Nowy zadymiarz! Easy win. Łatwo z tym zadymiarzem DJ-ka. Co? No? Co, joystick, co ty zrobiłeś? Jak ty to robisz? No normalnie, mam supermoc. No tak, twoja supermoc wróciła. No i dzięki temu widzowie powinni zostawić 40 tysięcy łapek. Widzowie powinni zostawić 40 tysięcy łapek w górę, nie przesadzasz troszeczkę? No absolutnie. Mój drogi joysticzku, odblokowałeś Franka, zadymiasz epicki. Frank robi zamach młotem w kierunku wrogu, wysyłając falę uderzeniową. Jego superatak to wyjątkowo potężne, ogłuszające wrogów uderzenie. Oczywiście za chwilę będziemy testować Franka na joysticka koncie. Udało ci się odblokować zadymiarz, jesteś szczęśliwy? Daj buzi. Nie buzi? No przed chwilą dawałeś, a teraz już nie? Ja daję tylko buzi wtedy, kiedy ja chcę, a nie ty. Przecież to w ogóle nie ma sensu. Jak nie ma sensu? Wszystko, co ja mówię, to ma sens. Weź joystick. Nie, ty się weź, tylko byś się chciała całować cały czas. Dobra, niech ci będzie. No dobra, no to skoro dzisiejszy opening był taki super, to zmieniam jeszcze bardziej zasady i odbierzemy sobie po prostu te nagrody, monety, na przykład odznaki, a skrzyneczki sobie zostawimy oczywiście na kolejne odcinki. Odbieramy odznakę kolejnego płaczącego Gale'a. Dobra, tą skrzyneczkę zostawiamy, odbieramy... Aha, nie możemy sobie odebrać gemów. Nie możemy odebrać gemów, więc moi drodzy, te wszystkie nagrody zastawiamy na kolejny odcinek. A w dzisiejszym odcinku już Joystickowi oczywiście dziękujemy. Joystick, czy masz coś do powiedzenia dla swoich fanów? Do moich fanów apeluję, żeby ci powiedzieli, żebyś mi dała w końcu pomidorka. Ale do swoich fanów, a nie do mnie. Pozdrów ich wszystkich ładnie, pomachaj im. Elo widzowie, mam nadzieję, że mi załatwicie pomidorki. A obiecujesz, że w następnym odcinku zagrasz ze mną gierkę? No, zastanowię się. Tak? No, mogę się zastanowić. No dobra, no to ja, a jakim zadymiarzem będziesz chciał grać? Krukiem. Ale ty jeszcze tego zadymiarza nie masz. No ale odblokuję go w następnym odcinku. Aha, no dobra, ale obiecujesz? Obiecuję, no. No dobra, no to wszyscy widzowie trzymają cię za słowo. Ale to wtedy na odcinku będziesz musiał się podzielić trochę z Eevee, bo jeżeli widzowie zostawią 30 tysięcy łapek w górę, to Eevee występuje w kolejnym odcinku, wiesz? Ona odblokuje zadymiarza, ja tak. Aha, no to ty przyjdziesz tylko na gierkę. Okej, no to fantastycznie. No to mi się taka kolej rzeczy podoba. To teraz pożegnaj się z widzami i idziemy po pomidorka, dobrze? No, no dobrze, no już idziemy, ale musisz się pożegnać. No czekaj, no. Poczekaj, no chodź, chodź jeszcze. Pomachaj widzom. No, papa widzowie, Lubina. I zachęć ich do tego, żeby subskrybowali kanał. Subskrybujcie kanał, bo czym więcej subów, tym więcej pomidorków dla mnie. No widzicie, widzowie, opłaca się subskrybować kanał, także subskrybujcie, ja idę joystickowi dać teraz pomidorka. Albo mam pomysł, damy pomidorka joystickowi na odcinku. Co wy na to? Okej, joystickiek, coś tutaj dla ciebie ma. Od razu podaję łapkę, od razu podajesz łapkę. Masz łapkę, masz łapkę, daj pomidorka. Dasz łapkę? Tak, masz łapkę, proszę. Daj łapkę. No masz, daj łapkę. Masz, no proszę, masz, no masz, no Jezu! No bo ci nie dam pomidorka. No weź. No dobra, łapka wystarczy, a drugą daj. No o Boże, jedna ci nie starczy. Dobrze, joystickiek, należy ci pomidorek za dzisiejszy odcinek, także proszę bardzo. Jaki pyszny, delicious, delicious, pyszne. To jest lepsze niż skubi chrupki. Przepyszne, naprawdę. Wyborne. Wyborne. Lepszego nie jadłem. Najlepszy koktajlowy pomidoryk na świecie. Dobra, daj cały już. Co tak szybko go zjadłeś? Jak szybko, jak ja się nim delektowałem. O nie, idzie Eevee. O nie, idzie Eevee. O nie, ona też będzie chciała pomidora pewnie. Eevee zagląda przez drzwi. Dajcie mi sekundę. No dla Eevee też jest pomidorek. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, czy mogę wsiść? No, uciekaj. Iwonia się wstydzi jeść przy publiczności. Okej, Jessiczek z Iwonią poszli sobie na spanko, to my teraz musimy przetestować naszego nowego zadymiarza. Dzisiaj jest idealna mapa pod Franka, ponieważ jest ta mapa klęska czy urodzaj. Ja zawsze tutaj Frankiem idę na sam środek, dropię wszystkie te skrzyneczki, które
tutaj są, ponieważ jak jestem Frankiem, to mam bardzo szerokie tutaj obrażenia zadaję i nie mogę, nie muszę się nikogo tutaj bać. Polecam każdemu Franka na tą mapę, naprawdę jest przekozacki. I od razu iść oczywiście na środek, nie tam gdzieś po bokach, żeby zgarnąć po prostu jak najwięcej tych power cubesów. Jak widzicie, dopiero się gierka zaczęła, a ja mam już 10 power cubesów. No i tutaj widzę jeszcze jedną wolną skrzynkę, czyli 11. Ulta mam już nabitego. Tutaj jest jeszcze jedna skrzyneczka. Tak naprawdę, och, już wielkie starcie, no to ładnie. No i mamy wielkie starcie, no to fantastycznie, okej, 12 power cubesów. Widzę, że tutaj bocik goni naszą nitę, z którą zaraz będziemy walczyć zapewne. Okej, zamknijmy, o, bo dobra. Wykorzystajmy naszego ulta, no i tym sposobem oto wygraliśmy gierkę Frankiem. Zagrajmy jeszcze jedną gierkę Frankiem, ponieważ ta była troszeczkę króciutka, a na końcu przetestujemy sobie nasz nowy Star Power do Barley'a. Powiem wam szczerze, że to czysta przyjemność Frankiem grać na tej mapie, naprawdę. Okej. No i przyjmujemy sobie te power cube'y. Okej, i ult. Pięknie. Mamy już 5 par cubesów. Tutaj gasimy sobie jeszcze tego Rico, byśmy zgasili, ale idzie za nami bot, więc nie chcę ryzykować. No ale tego bota sobie El Primo. No, El Primo chyba nie pomyślał, że ten bot może zaatakować też jego, no ale dobra. Dobra, zmieńmy kierunek. Zaprowadźmy sobie bota troszeczkę niżej, żeby sobie na spokojnie go zabić i zgarnąć kolejne 3 power cubesy. Zostało już 4 zadymiarzy tylko. Naprawdę są szybkie giereczki. Tym Frankiem tutaj. Lecimy dalej. Uleczmy się troszeczkę, żeby zaraz nie było jakichś niespodzianek. O właśnie, na przykład tam jest niespodzianka. Barley. Czyli Barley też na tą mapę może się dobrze spisać. Dobrze wiedzieć, bo będziemy zaraz testować Star Power. Okej, 9 cubów. Myślę, że to jest wystarczająco. Tutaj Barley nas troszeczkę chce... Okej, ulcik wykorzystany. Zgarniamy kolejne 2 cuby. Ulcik. I jeszcze raz, no i udało się wygrać kolejną gierkę. Naprawdę, ja nie znam ogólnie map, znaczy znam mapy, wiem jak one wyglądają i tak dalej, ale nie znam połączeń, który zadymiarz jest dobry na daną mapę. Niektóre kojarzę, ale to wiem, że na pewno zawsze się sprawdza na 100%, także naprawdę próbujcie, grajcie i wbijajcie sobie pucharki na Franku. No i ostatnia giereczka Barley'em. Ten Star Power polega na tym, że po prostu daje nam plus 140 obrażeń do ataku Barley'a, więc no spoko, no bo po prostu będziemy szybciej te obrażenia zadawać i szybciej zabijać zadymiarzy. O to właściwie chodzi w tej gierce. Na środek raczej nie będę ryzykowała, żeby iść, bo Barley... O, tutaj kolejny Barley. O, wow. O, wow, udało mi się go nawet pokonać. Zostało znowu 4 zadymiarzy, tylko o co tu chodzi? Dlaczego mi dzisiaj tak dobrze idzie? Dobra, kolejny Power Cubes. Jeszcze tutaj widzę, jedna skrzyneczka jest nie do końca otworzona, więc przyjmujemy. Już mamy 6 kubów na Barley'u. Tam kolejne 2 skrzynki. Ej, no dzisiaj coś tu jest nie tak dzisiaj. Coś za dobrze idzie. Na pewno ktoś zaraz się będzie czaił w krzaku. O, widzę, że Penny już tam jest. Okej, udało nam się nabić ulta, więc... Ale nie wiem, czy będziemy wykorzystywać tego ulta na Penny. Raczej nie. Raczej wolę go zostawić sobie na koniec. Obijmy sobie tego bota, bo zgarniemy sobie kolejne dodatkowe power cubesy. Dobra, gdzie jest ta Penny w końcu? No i tutaj jest nasza Penny, kochana. Dobra, udało nam się ją zabić. Czy wy to widzicie? 12 power cubesów na Barley'u, 3 zadymiarzy zostało. Tutaj widzę 2. Dobra, od razu ult w nich wlatuje. Pięknie! Bardzo ładnie! Jeszcze niedźwiedź zdobył tego El Primo. No powiem wam szczerze, że dawno mi się tak dobrze Barley'em nie grało. Także ten Star Power na plusik. Wy, moi drodzy, koniecznie dajcie znać, czy macie już odblokowanego Franka i czy udało wam się kiedyś wydropić zadymiarza z Big Boxa. No i oczywiście dajcie znać, co sądzicie o nowym Star Powerze do Barley'a. Wpadajcie na mojego Instagrama, grupy na Facebooku, TikToka, na Instagrama Joysticka. Wszystkie linki macie w opisie filmu. No i oczywiście pamiętajcie, że 30 tysięcy łapek i odcinek z Eevee. No i sprawdzimy, czy Eevee również ma tak szczęśliwą łapkę jak Joystick. No a na dzisiaj się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!